Aż do czoła ta dłoń, aż do czoła. Trans się pogłębia. Już są z nami nasi opiekunowie duchowi, przewodnicy. Ze strony światła. Czoła. Teraz opuścimy tą rękę, opuścimy. I ręka prawa również zasypia i całe ciało śpi. A żeby przejść na drugą stronę, w świat ducha, jeszcze pogłębię ten trans. I pan będzie się wspinał w górę, po schodach. Po spiralnych schodach. Tych schodów jest 21, ale będę odliczał, a pan w miarę mojego odliczania będzie powiększał swoje wibracje i będzie wchodził w jeszcze głębszy trans. Równocześnie Magda, jak będę liczył, również będzie wchodzić w trans i będzie panu towarzyszyć. I zaczynamy wspinaczkę. Schody są po spirali w górę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coraz wyżej i wyżej. 7, 8, 9. 10, 11. Proszę mi teraz głośno i wyraźnie powiedzieć, w którą stronę te schody się zakręcają. Bardzo dobrze. 12, 13, 14, 15, coraz wyżej, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Schody się skończyły. I teraz pana opiekunowie duchowi zabierają pana w miejsce, w którym będziemy mogli dalej prowadzić tą sesję. Zgodnie z tymi problemami, pytaniami, które tutaj na kartce są zapisane, a które omawialiśmy przed sesją. Policzę od 1 do 3 i razem z Magdą znajdziecie się w jakimś miejscu. Ja nie mam pojęcia, gdzie to będzie. W tym razie będzie to miejsce przydatne do tego, żeby dalej prowadzić tą sesję. Może to być gdzieś na łonie natury, czy może to być gdzieś w jakiejś komnacie, w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś grocie może. Nie mam pojęcia. Policzę do 3 i pan zobaczy to miejsce i mi go opisze. 1, 2, 3. Już. Gdzie się pan znalazł? No, wyraźnie jeszcze jakby na łonie natury gdzieś. Głośniej, proszę. Jestem gdzieś na łonie natury. Otoczony jakimiś drzewami, to tak jakby gdzieś takie, jak jeziora, coś takiego, no to jakby olchy były. Bardzo dobrze. I taka jakby polana po środku, na której jeszcze jest wszystko zamglone, takie nie widzę wyraźnie. To jest początek, to wszystko się tak jakby później rozjaśni. Ale prośba, od teraz mówi pan 2 razy głośniej, dla potrzeb. Okay. Kamery i moich uszu biednych. Magda, jesteś też na tej polanie, gdzieś tam tego opisz ją ze swojego punktu widzenia. Jest słoneczny. Głośno. Jest słoneczny dzień, jest bardzo zielona trawa. To
Tak. Jakieś pojedyncze kwiatki. Polana jest szeroka, gdzieś tam w dali widać góry ośnieżone. Ośnieżone nawet, tak? No, czyli to nie za bardzo nasze, ale gdzieś tam, chyba że zima. Czy nie, jak wiosna kwiatki to nie. Jest. Tak, kwiatki. Zaczęło widać. Aha. Świetnie. To teraz zapraszam opiekunów duchowych Piotra. Nie Piotra, tylko Mirosława, przepraszam. Poprzednie sesje długie się kończą. Oczywiście opiekunowie Magdy i moi również są proszeni tutaj o obecność, ażeby pilnować nam tych interesów i w razie konieczności osłaniać przed tymi ciemnymi, którzy by ewentualnie chcieli za bardzo ingerować. Te ciemni mogą obserwować sobie z daleka, skromnie, z kąta, co się dzieje, ale na tym etapie ich tutaj nie zapraszamy. I teraz, Mirosławie, powiedz, w jakiej formie, w jakiej postaci pojawi się twój przewodnik duchowy ze strony światła? Może to być jakiś człowiek, forma ludzka, czy może jakaś anielska, czy dowolna inna, może jakaś słup energii, czy kula światła, coś w tym sensie. Głośno i wyraźnie, kto się zjawił? Nie widzę jeszcze, tak jakby jakieś takie wymagające światło gdzieś mi z góry schodziło, ale nie widzę jeszcze. To wymaga czasu, wszystko w porządku. Proszę teraz się wpatrywać w to światło i to jakby zapraszać je do siebie tutaj, do nas. Na tą łąkę nad jakimiś jeziorami wśród kaczeńców. I proszę mi opowiadać, co się zmienia. Co się dzieje? Tylko naprawdę głośno. Rozświetla się to wszystko. Coraz jaśniejsze to światło jest, jakby się rozszerzało coraz bardziej. Aha. Przestaje, mniej widzę horyzont po prostu tu wokół, tylko tak jakby. Bo to horyzont już się nie staje nieistotny. Teraz jest istotne nawiązanie bezpośredniego kontaktu z twoim opiekunem duchowym. I proszę opisywać, co się zmienia. Nawet drobne szczegóły, które się zmieniają, to proszę je opisywać. Horyzont praktycznie przestał istnieć. Stoję wewnątrz jakiejś takiej. To nie jest jeszcze biała poświata, taka trochę szarawa jeszcze, ale to jest, wypełnia wszystko praktycznie, już nic więcej nie widać. Okej. Okay. Magda, a ty, jak to widzisz w tej chwili? Przyszedł do nas biało-złoty Uriel. Witamy cię. Witamy cię, Urielu. Powiedz mi, mój drogi, czy Mirosław w miarę tej sesji będzie odzyskiwał możliwość na przykład zobaczenia ciebie w tej formie, którą Magda w tej chwili widzi? Tak, aczkolwiek każda forma... Jest, tak, ja rozumiem. No dobra, no to... czy ty będziesz to jakby głównym prowadzącym tą sesję i będziesz w miarę możliwości odpowiadał na te wszystkie dylematy, które tutaj Mirosław przygotował? Tak. Dobra, dzięki. No to szkoda czasu, przystępujemy do roboty. Oczywiście jeszcze Magda, powiedz mi, czy są nasi, twoi opiekunowie, moja, Helena? Widziałam wcześniej wilka stepowego, więc może dzisiaj się tak przeistoczyła. Niech sobie będzie w formie wilka stepowego. Okej, nie ma znaczenia. Nie z moim wiąchaniem, Rafale również. Dobra. Zaczynamy. Okularki sobie muszę wziąć. Bo Mirosław tu ma wiele problemów, niektóre z nich są dość takie
prozaiczne, a niektóre są na takie ważne i ciekawe. I zaczynamy według tego, co tutaj jest napisane. Niby to czytałem, ale w tej chwili znowu mam trudności. Ale czy możliwe jest przywracanie naturalnego kontaktu z moimi dziećmi i kiedy to nastąpi? No to jest może nie bezpośrednio już w tej chwili pytanie do opiekuna, ale za chwilę on tam powie swoje zdanie na ten temat. Ja teraz proponuję, jeśli to jest wskazane i możliwe, ażeby dojść do momentu, kiedy był prapoczątek tych trudności w kontaktach między ojcem a dziećmi. I teraz liczę od 3 do 1. I Mirosław, przeniesiesz się, Magda również tam będzie obserwować, przeniesiesz się w taki moment, może to być w jakimś innym, wcześniejszym wcieleniu, kiedy zaistniało coś, co rzutuje na wasze obecne relacje. Policzę od 3 do 1. 3, 2, 1. I już. I gdzie cię przeniosło? Co widzisz? Co się dzieje? Ja widzę jakąś postać, ale nie jestem w stanie... Głośno, głośno! Widzę jakąś postać ciemną, nie jestem w stanie tego opisać. To jakiś dziwny kształt ma. No na pewno przyjemniacze jakieś tam też się zaraz. Magda, kto to? Ciemno jest w każdym razie. Nie wiem jeszcze, kto to. Ale widzisz go? Tak. No to opisz go, sylwetkę. Wydłużona sylwetka, taki... Taki nieludź? Niby forma człowiekokształtna, ale taka wydłużona jak kotycka. Nie widzę jej dokładnie. Ma kaptur. No bez, dobrze. Bez twarzy jakiejś. Tak, nie ma twarzy. Ja się do niego zwracam. Mój drogi przyjacielu, czy ty faktycznie jesteś tak jakby praprzyczyną w trudnościach wzajemnych relacji między Mirosławem a jego dziećmi? Maczasz w tym swoje palce? Odnosisz jakieś korzyści z tej sytuacji? Hello, słyszysz mnie? Nie mam ochoty rozmawiać. Nie musi mieć ochoty, ale rozmawiać może. Ma takie prawo. Ale mu się nie chce. No, Boże, ty moje. Wiesz co, mój drogi? Dobrze by było się dowiedzieć, dlaczego ty akurat w tych relacjach uczestniczysz, mówię o tych nie do końca poprawnych relacjach Mirosława z Degą. Możemy się ciebie pozbyć, ale fajnie by było i dla nas, i dla ciebie, żebyśmy poznali tą przyczynę. Więc określ swój stosunek do tej sytuacji Mirosława. Co o tym myślisz, że te relacje między nim a dziećmi są takie z twojego punktu widzenia pewno korzystne, ale co na ten temat powiesz? Nie, cały czas przychodzi, jak podpinam się pod tych energię. No i bo... Tak, no to jest sprawa to jakby jasna.
czyli to jest prawdopodobnie, ale to się okaże, czy mam rację, to jest prawdopodobnie nie wina dzieci, nie wina twoich, tylko właśnie dzieci są te jakby podatne. Ja słyszałam wcześniej, jak zacząłeś pytać niemowlę, chłopca małego, może nawet noworodka, i potem pojawił się ten ciemnik, i być może to było od urodzenia. To się rzadko zdarza, ale jest to możliwe. Czy może, nie daj Boże, to był w momencie chrztu, czy tego, dzieci są chrzczone? Tak. Nie? Wszystkie. Co wszystkie? Były chrzczone. Tak. Aha. Tego nie widziałam dokładnie. Prawdopodobnie to nie ma znaczenia, ale... Aha. Czy to dotyczy wszystkich dzieci Mirosława, czyli te trudności w relacjach? Tak. Myślę, że problem jest we mnie. Tak czujesz? Tak mi się wydaje, że właśnie to chodzi. Dobrze. To dziecko do... Musimy to rozpracować, żeby to wyczyścić. Musimy to rozpracować. I teraz zapraszam całą trójkę twoich dzieci tutaj. Mam piątkę. Piątkę? Tak. No to wszystko, całą piątkę tutaj zapraszam. Bez względu na to, w jakim są wieku. I już. Magda, zobacz, czy się zjawili, w komplecie, jak wyglądają, i opisz je. Widzę ich. Tak. Postaci. Głośniej mów. Widzę najwyraźniej dziewczynkę o jasnych włosach. Zapytaj ją, jak ma na imię. Do ramion albo duszy. Kaja. Nie ciebie pytam, Joem pytam. Jak ma na imię? Mała, nie bój się. Mówię mała, bo mi się wydaje, że jestem młoda. Słyszysz mnie? Milczy. Nie wiem, dlaczego. No dobrze, na razie dam sobie spokój. W każdym razie, moja, ty, Magda. No, może mam tu taką informację, że woli z tatą rozmawiać. Bezpośrednio? Mhm. Bardzo dobrze, i po to cię tutaj zaprosiłem. Teraz wyłóż wszystkie swoje żale i pretensje do swojego taty. Możesz to zrobić bez skrępowania, bo to jest sesja tak jakby poza świadomością, ale to nam pozwoli uzdrowić wasze wzajemne relacje, twoje z ojcem i pozostałych twojego rodzeństwa. Ale powiedz teraz ojcu, o co chodzi, że te relacje są takie trochę wypaczone. Jeśli krępujesz się ze względu na mnie i Magdę, to możesz to mówić bezpośrednio do umysłu ojca. Warunek jest taki, żeby on to słyszał. I teraz jaka jest twoja decyzja? Ja widzę, że kiwa głową z akceptacją. Dobrze, to teraz Mirosław, dochodzi do ciebie to, co ona mówi? Nie, jeszcze. Poczekamy. Poczekamy. Trudności prawdopodobnie są u Mirosława. Pewno trzeba by trochę podkręcić twoje wibracje. Teraz przez moje ręce płynie energia przez prawą i przechodzi przez czakry górne, aż do czakry korony, a twoje wibracje wzrastają na tyle, żebyś mógł wiedzieć, co ta córka do ciebie mówi.
się dzieje? Dochodzi coś do ciebie, jakaś wiedza? Co ona ma? Jakie pretensje jakieś? Jeszcze nie. Rozjaśniło się wszystko, zrobiło się przezroczyste takie. Będziemy musieli się chyba pozbyć tego silnego. On się tam jeszcze plącze? Gdzieś? Widzę go w tle. Ponieważ on nie za bardzo się chce przedstawić, to nie będę się z nim użerał. Ja zapraszam Archanioła Michała, żeby się pozbył tego kapturowca. Było nam tu trochę przeszkadza. A wydaje się, że jest to jakby przyczyną tych niedobrych, nie mówię, że niedobrych, ale takich trudnych relacji Mirosława z dziećmi. Jest. No to pozbądź się tego tam przyjemniaczka. Odciął go mieczem i rozpuścił w świetle. I bardzo dobrze. I tak pozostanie na zawsze. A teraz do tej córki. Teraz już nie ma przeszkód, moja droga, żebyś mogła po prostu głośno wyłuszczyć ojcu przyczynę tych waszych relacji. Co ewentualnie zarzucasz ojcu? Lub może są inne przyczyny. Powiedz, co myślisz na ten temat. Słucham. Do mnie dotarło, że... Tak. Była w niej obawa albo lęk taki, nie zawsze tatuś, bo tak tu się mówi. Zwracała. Tak. Był sobą i powstawał w niej wtedy taki lęk, jakaś blokada przed zupełnym otwarciem się przed nim. A jak to określisz, stawał się nie sobą, czyli jak? W jaki sposób się zmieniał? O co to chodzi? Nie potrafiła go wyczuć. Stawał się taki obcy, zimny. Oschły, brak miłości. Tą miłość zawsze czułam od taty, ale tak jakby... Głośno. Po prostu wiedziałam, że w tym momencie głośno. Nie jest sobą. I trochę się go obawiałam, jego reakcji na to, co powiem. Ja zapytam naszych przewodników, czy przyczyną tych niedoskonałych relacji był ten ciemny, którego Michał przepędził? Tak, wpływało to nie tylko na zakłócone relacje z dziećmi. Głośniej. Też z innymi ludźmi. Aha. Ale w przypadku dzieci było to najmocniej odczuwalne. Wiesz co, Mirosławie? Czy ty czujesz, widzisz, że tak to cię odbierały te twoje dzieciaki? Tak. Chcesz to zmienić? Bardzo. To wszystko w twoich rękach. Powiedz im teraz, że ich kochasz i przepraszasz za to, że twój sposób reagowania na nich był nie do końca właściwy, ale to mogło wynikać z jakichś tam i tych przyczyn tam z powodu tych ciemnych i jakichś tam innych nerwówek, ale musisz im to powiedzieć szczerze i poprosić o wybaczenie tych dzieciaków. Zawsze bardzo
Was bardzo kochałem i wiem, że nie byłem doskonałym tatą. I wiem, że wiele dla mnie zrobiłyście wszystkie po to, żebym ewoluował, żeby się otworzył. Niejako poświęciłyście się dla mnie. Żebym przejrzał po prostu, żeby się wcząsnął z tego wszystkiego i urósł. Dla nas wszystkich, żebyśmy mogli wrócić do siebie, kochać się dalej i być po prostu w tym świetle. I dziękuję wam za to, jednocześnie bardzo mi przykro i przepraszam za wszystkie krzywdy, jakie one mnie dostałyście. No, jest to powiedziane tego i teraz jaka jest reakcja tych dzieciaków? Czuję radość. Aha. Rozświetliły tak, się dokładnie. Bardzo. Co, nie musicie się krępować i teraz możecie się uściskać. Nie musicie mówić za dużo już na ten temat, tylko wyrazić tą swoją chęć i postanowienie bardzo dobrych kontaktów i otwartych kontaktów między wami wszystkimi. Okej? Okay? Czy moglibyśmy dodać jeszcze moje partnerki, moje osoby, które były bardzo blisko mnie, które też oberwały rykoszetem za to wszystko? Nie chcesz mówić, co to za partnerki i jak? To znaczy, to by, to chodzi mi konkretnie o trzy mamy, z którymi byłem, które cała trójka jest. Nie zrozumiałem, głośniej. Cała piątka dzieci miałem trzy partnerki w życiu. Tak. I z każdą miałem przynajmniej jedną z dzieci, z pierwszą, troje i potem. I te partnerki żyją? Tak. I jesteście wszyscy w dobrych stosunkach? Dokładnie odwrotnie. Aj Boże, kochany, czy wiesz, zdajesz sobie sprawę, z jakiego powodu następowało rozejście między tobą a twoimi partnerkami? Tak. Jak to określasz, czyja to wina? W każdym wypadku to była inna. W każdym wypadku to była inna sytuacja, powiedzmy, ale w ogromnej części, że tak powiem, byłem odpowiedzialny za to ja. Bałem się zostać po prostu bez kogoś, kogo mógłbym kochać, kto mnie nie kochał. Niedosyt, brak miłości po prostu, kiedy byłem dzieckiem. Uświadomiłem to sobie po prostu i to były osoby, które jakby... Staraj się mówić głośniej. To były osoby, moje partnerki, które w jakiś sposób były i moimi partnerkami, i matkami, jeśli chodzi, i kochankami, wszystko razem. To był brak. Byłem zbyt ciężki dla nich, zbyt dużo potrzebowałem okazania tego wszystkiego. Oczekiwałeś więcej niż sam dawałeś? Może nie, po prostu nie były w stanie unieść tego. Niż mogły dać. Oczekiwał więcej niż mogłem dać. Na początku to działało samo jakoś, taka to właśnie ta chemia tego początkowego czasu, to wszystko. Natomiast u mnie to nie malało, wręcz rosło. Z każdym rokiem, z każdym czasem. Tak. Po prostu ja potrzebowałem, to było dla mnie jak pokarm. W którymś momencie po prostu nie wytrzymywały tego, to się zaczynało wszystko psuć i stało się tak, że ja odszedłem dwa razy, a trzeci raz po prostu to było, to odesła, zażądała, że tak powiem, czy zdecydowała za to o tej decyzji moja partnerka i to, że tak powiem, chyba musiałem dostać tego klaka właśnie, żeby się obudzić, żeby zrozumieć, żeby poszukać, co jest. Oczywiście, wszystko, co nas spotyka, ma na celu to, żeby doświadczyć. Dla mnie to było świadomość tego, że ciągle się kontynuuje, ciągle jest ten sam scenariusz i nie potrafiłem tego przerwać. Nie odnajdywałem tego po prostu. Dobrze. My to, którą z tych partnerek? Czy może będziemy musieli, Bolesławie, tutaj głębiej sięgnąć, bo prawdopodobnie nie bez powodu pojawiło mi się to niemowlę płci męskie. Prawdopodobnie w tej chwili wiem, że to jest leżące tutaj. Mirosław? Jakoś dziecko? Tak. Dobrze, policzę ci od 3 do 1 i wejdziesz
w ten okres, w ten moment, kiedy Mirosław był tym niemowlakiem czy dzieciakiem i zobaczysz przyczynę, czy co się tam stało w tej rodzinie, że on po prostu w taki sposób reaguje na świat. 3, 2, 1. Zobacz jego otoczenie rodzinne, jak był witany na ziemi, przez kogo, w jaki sposób, całą tą rodzinną sytuację tego dzieciaka. Widzę sytuację, jak jest już troszkę większym niemowlakiem, leży w łóżeczku. Tak. Bardzo płacze. Tak. I jest samotny, nie otrzymuje wsparcia. Od matki? Tak. Właściwie tutaj nie widzę nikogo. Bardzo samotny, nie wiem, czy był niechcianym, czy nie wiem, też mam informację, że później być może mama była w depresji tej poporodowej. Nie widzę tego jasno. W każdym razie czuję się tak opuszczony. Nie widzę czułości. Jest samotność i brak bezpieczeństwa. Czy Mirosław był pierwszym dzieckiem w tej rodzinie? Tak. Pierwszym? Jedynym, czy? Nie, mamy jeszcze brata i siostrę. Aha. Młodszych o 5-6 lat, także cały czas czułem tą samotność. Właśnie nigdy nie było między nami takiej więzi. Wręcz obowiązki tylko dochodziły jeszcze. To też było później już, że tak. A czy do tej swojej mamy w późniejszym okresie miałeś tak jakby uzmysłowiony żal i za to, że się czułeś tak osamotniony i to jakby... To znaczy ja jej przebaczyłem, a na tym, ale to dopiero teraz, jak to wszystko, że tak powiem, wyszło. To są ostatnie miesiące, kiedy to wyszło. Ja zawsze chciałem uciec z tego domu. W końcu to zrobiłem, to była jedna wielka ucieczka całe moje życie. I jak to oceniasz, tą ucieczkę, jako właściwy krok? Oczywiście, że nie. Aha. Czy mama jeszcze żyje? Tak. Chcesz się z nią pojednać? Tak. Zapraszam twoją mamę, ona ma na imię jak? Krystyna. Krystyna? No to zapraszam mamę Mirosława, zapraszam Krystynę. W celu to jakby dokonania pojednania, najpierw wyjaśnienia swoich wzajemnych ans, no i tego. Widzę kobietę z krótkimi włosami, ciemnym, bardzo ciemne włosy. Upewnij się, że to mama Mirosława. Czy w tej chwili też ma siłę? Później. W tej chwili ma siłę włosy, ale zawsze miała krótkie. Takie za uszy najdalej, lekko kręcone. Tak, pofalowane takie, tak. Lekko za ucho zakładane. Tak. No to witam twoją mamę i do niej się zwracam. Słyszysz mnie, Krystyna? Tak. Dobrze. Zaprosiłem cię tutaj z tego powodu, że twój syn Mirek Mirosław chcę się pojednać i wyznać ci, że te wasze relacje, które były, powiedzmy, źle odbierane z jednej i z drugiej strony, czas przerwać i czas pojednać się i wrócić na takie rodzicielsko-synowskie warunki, takie klasyczne, przyjemne. Czy jesteś gotowa na to, żeby ewentualnie swoje żale wybaczyć, a wybaczenie będzie wtedy pełne, jeśli wybaczysz sobie swoje niedoskonałości i wybaczysz... Mówi, tak, całe życie na to czekam. Aha.
No i Mirosław również pragnie tak jakby... Chciałabym go przede wszystkim przeprosić za to, że nie byłam dość dobrą mamą. Nie byłam w stanie okazać mu tyle serca, na ile zasługiwał. I bardzo tego żałuję. Przyjmujesz te przeprosiny? Tak. Ja to też powiedz jej to teraz jeszcze raz. To dociera do jej nieświadomej części, ale ona będzie to w sercu wiedziała, co jej powiesz w tej chwili. Mamo, ja też ci przebaczyłem już dawno to wszystko. Zdawałem sobie sprawę, że po prostu to nie jest twoja wina, że tobie też tego nie przekazano, jak masz kochać dzieci, jak masz je wychowywać, jaką masz być żoną, jaką masz być mamą. I zdaję sobie sprawę, że to było dla ciebie trudne mieszkać w obcym miejscu między ludźmi, którzy tak naprawdę nie byli twoją rodziną. Mówiąc o pochodzeniu, czułaś się samotna i opuszczona, zdaję sobie sprawę. Ale myślę, że właśnie mamy szansę, żeby to odgrzewać dla nas wszystkich, dla rodzeństwa, które też czeka na to otwarcie i bardzo jest im źle z tego powodu i myślę, że te nasze relacje, a ty szczególnie jesteś kluczem do tego, żeby to uzdrowić. No pięknie. Mówisz teraz, jeśli macie takie zwyczaje i nie macie oporów takich, powiedzmy, kulturowych, to się uściskajcie po prostu. Kocham cię, mamo. Ja też ciebie, synku. Kocham bardzo. No i jesteśmy pewni już w tej chwili wszyscy, że te wzajemne relacje między mamą i synem będą bardzo dobre, a równocześnie relacje Mirosława ze swoim potomstwem będzie również bardzo poprawne. Czy te dzieciaki były świadkami tego pojednania Mirosława z jego matką? Czy te... Tak, są tu cały czas. Mhm. To powiedzcie mi, moi drodzy, niech ta dziewczyna powie, ta, która tam od początku tego, jak ocenia teraz swojego ojca i swoją babcię, jak ona to widzi? Czy poczuła jakąś ulgę i... Bardzo się cieszę, że przerwana została no i dobrze. Taka karmiczna droga, coś na co było niesione w naszej rodzinie. Na co nie do końca mieliśmy wpływ. Chcieliśmy zmienić, ale nie wiedzieliśmy jak. Czy jest wam potrzebna pomoc? Ja tego nie czuję, nie widzę jeszcze. Czy potrzebujesz... Masz na myśli materialną pomoc? Nie, chodzi mi o pomoc taką duchową. Czy z innymi osobami można byłoby jeszcze coś zrobić, które bądź żyją, bądź nie żyją, które jeszcze przeszkadzają w tym, bo mam świadomość jakąś, że jeszcze to nie jest wszystko, że to jeszcze są inne rzeczy. Nie wiem, czy może nie rodzina moich, powiedzmy jeśli to dotyczy po prostu stron mam, czy mamy. Chodzi mi o teściów, tak, o teściów, bądź... No. Mówię ogólnie, bo żona to byłem tylko raz, ale uważam po prostu wszystkich rodziców moich partnerek, jako moich teściów. Była to zawsze dla mnie rodzina. Niezależnie, czy były jakieś sakramenty kościelne, czy nie, po prostu do dzisiaj są dla mnie ważne. Ze względu na to, że to bardzo dużo jest tych osób, to jakby tego, no ja spróbuję w jakiś sposób. Chodzi mi o odpowiedź, może nie dzisiaj, ale żeby wiedział, którą stronę po prostu, żeby to rozświetlić, że tak powiem, pozbyć się tych wszystkich ciężarów i tych blokad. Bo tu mogę jeszcze podziałać. To ja teraz zaproszę, nie wskazując konkretnie osoby, tylko wszystkich teściów i teściowe Mirosława, i jeśli któryś z nich ma jakieś szczególne pretensje do Mirosława, to niech się tutaj zgłosi i spróbujemy to wszystko wyczyścić. Policzę do trzech i przyjdzie ktoś, który się czuje najbardziej tak jakby krzywdzony, czy ma największe pretensje z jakichś tam powodów, żeby się tutaj zjawił i powiedział, o co chodzi. 1, 2, 3. Przyszedł ktoś obcy? Obcy w sensie, że następna osoba jakaś?
Widziałam wcześniej mężczyznę i kobietę. Tak, opisz ich. Nie, jak będzie wiedział, to tutaj. Czy żyją, czy nie żyją? Bo to jest ważne też. No właśnie tutaj miałam o to zapytać, bo część widziałam nieżyjących. Tak. Ci chyba żyją, bo ich widzę na kolorową. Natomiast widziałam też, padło takie pytanie, czy to dotyczy też osób nieżyjących. Niech przyjdą wszyscy, którzy po prostu... Niech przyjdą wszyscy, którzy chcą, żeby coś im wyjaśnił, jeśli mają, albo żebyśmy sobie coś wyjaśnili. Dobrze, to wszyscy, którzy mają pretensje do Mirosława, proszeni są o zwerbalizowanie swoich pretensji. Spróbujemy to wszystko powyjaśniać i tak jakby unieważnić. Słucham, kto tam pierwszy się zgłosi odważnie i wyłuszczy swoje pretensje. Teraz widzę starszą kobietę. Koczko, ona nie żyje. Siwe włosy w koku. Tak. To niech powie, jakie ma pretensje do Mirosława. Mówi dosłownie, był wrzód jak był wrzodem na dupie, czy coś takiego. No jest takie przysłowie. A konkretnie, jakie cechy u Mirosława powodowały taki odbiór przez ciebie jego? Co konkretnie robił? Uparty, zacięty, nie chciał słuchać. Bo z tym słuchaniem to już jest inna sprawa, a że uparty i zacięty, no to jest męska cecha. Mirosław, przeproś tą kobietę. Niech jej będzie lżej po tej drugiej stronie, bo ona na pewno przez to zyska, jeśli jej przebaczysz to, że ona tak cię widziała i tak cię traktowała. Wybacz mi, przepraszam za wszystko. Ja broniłem moich dzieci i mojej rodziny. I tylko dlatego byłem taki po prostu. Ale już ci dawno wybaczyłem. Wybaczam ci jeszcze raz. I chciałbym prosić cię, żebyś mnie również wybaczyła. I to jest ważne, tak. Że po prostu czasami byłem dla ciebie bardzo niedobry. Ale to po prostu był... Musiałem wybierać. W którymś momencie wybierałem moją rodzinę. Przepraszam cię bardzo i wybacz mi. I co ona na to? Pokiwała głową i uśmiechnęła się. Ja się zapytam jej teraz bezpośrednio, czy po takim wyznaniu tych swoich wzajemnych pretensji i przeprosinach, czy ty potrzebujesz jakiejś pomocy, żeby przejść na wyższy poziom światła, w lepszy świat? Czy już jesteś w tym miejscu, które jest dla ciebie odpowiednie? Jest ci tam dobrze? Chyba potrzebuję pomocy. Dobrze. Oczywiście, jeśli poprosisz swojego opiekuna duchowego ze strony światła, każdy z nas ma takich opiekunów, to ja go tutaj zapraszam i on, jeśli stwierdzi, że twoje te jakby pretensje do świata już nie mają podstaw, zostało to wszystko wybaczone, to cię zabierze na wyższy poziom świadomości, do większego blasku boskiego i niech się tak stanie. A ty, Magda, zobacz, kto się zjawił i co się dzieje z tą teściową. Już to widzę jasne światło, jakby się portal otworzył. Nie widzę konkretnie, no. Jest to jakiś archanioł. Aha. Podnosi do góry, uśmiechnęła się i widzę, że
Jest szczęśliwa. Jest zadowolona, tak? Tak. No życzę Ci przyjemnego spędzenia i wzrostu. Uriel tutaj sugeruje, już wcześniej mi podpowiadał, żeby Ci powiedzieć, żebyśmy odbyli jakiś ogólny ceremoniał, ponieważ ja tutaj widzę bardzo dużo różnych postaci i może tak szybciej będzie. Bo... Dobrze, rozumiem, o co chodzi. Ja teraz zapraszam wszystkie istoty, z którymi Mirosław miał styczność, a te istoty po prostu pragną to jakby przeprosić ze strony Mirosława i niech się wszyscy ustawią w kolejce, po kolei, a Ty, Mirosławie, każdego po kolei przepraszaj i wyjaśniaj, tylko że tak zwięźle, ale ze szczerego serca. Przebaczaj i proś o przebaczenie. I oni się będą przesuwać w tej kolejce i będą odchodzić tam, gdzie jest ich miejsce. Co się dzieje, Maga? Przychodzą do przodu i ulatują do góry. Bardzo dobrze. Jak się ogonek skończy, to mi powiedz. Uriel też podpowiedział, że może ich na końcu prosić o wsparcie i błogosławieństwo. Aha. To poproś wszystkie te istoty. Wesprą jego działania i miłość. I będą robić wszystko, żeby te relacje z żyjącymi się poprawiły. Chciałbym do wszystkich razem powiedzieć, że zawsze byli dla mnie i są kimś bardzo ważnym. Zawsze ich ceniłem takimi, jacy są, ze swoimi wadami, ze swoimi zaletami. Zawsze byli dla mnie kimś. Nigdy nikim nie pogardzałem, pomimo że nie zawsze się zgadzaliśmy we wszystkim. I chciałbym Was prosić o wybaczenie i o pomoc. Dosyć już tego wszystkiego niedobrego. Co się dzieje, Magda? Stworzyli z własnych rąk taki baldachim. Błogosławią go. Wybaczyli. Daj mi podziękuj teraz i już będziemy mieli sprawę załatwioną. Dziękuję Wam wszystkim. Ja też dziękuję. No dobrze. Następne pytania, bo w tym tempie to my do wieczora tutaj będziemy. Drugie pytanie Mirosława to jest natury fizycznej. Chodzi o wzrok. Magda, popatrz w te oczy fizyczne Mirosława. Zobacz matrycę wzorcową i zobacz, co tam się dzieje. Nie tak. Chyba chodzi o problem z plamką żółtą. Obydwu oczach? Słabnie. Większą plamę widzę. Czekaj, bo ja jestem baba, lewe oko. Po lewej stronie. To się zgadza. Według diagnozy to jest stożek na rogówce, który się zrobił po prostu. I już jest, no nic się nie da zrobić. Natomiast z drugim to mam wrażenie, że też siada. Chyba, że jest inna przyczyna. Dobrze, pytamy teraz jakiegoś fachmana z tamtej strony. Mówią, że mogą rozpuścić to w świetle i spróbować energetycznie to naprawić. No i właśnie do tego zmierzałem. I teraz prosimy o interwencję odnośnie uzdrawiania wzroku Mirosława. Niech to po swojemu, bo to lepiej wiedzą, jak to zrobić i
tego. No chcą cię wykorzystać, żebyś jednak się trochę pofatygował, przyłożył ręce. No dobrze, trzeba coś zarobić też. Mhm. Trzeba coś zarobić. Okej. No zaraz popatrzymy, które z lewej to... strony najpierw. Mówisz, że najpierw? Dobrze, damy to sobie najpierw jedno oko. W tej chwili mówią, że przyczyna ze słuchem, problemów ze słuchem ma to samo źródło, co z oczami. To było tłumione poczucie winy, które nie miało ujścia. No tośmy się tego wszystkiego chyba już pozbyli. Czyli powinna nastąpić wyraźna poprawa, jeśli chodzi o ten wzrok i ten słuch. Ja widzę zielone światło w tej chwili. Mhm. Leczy się to tam, leczy. Radzę powiedzieć, że to wyłazi. Ma stronę. Ale to nie jest dla mnie niebezpieczne w jakiś sposób. W tej chwili zaczął ci asystować. Ja poczułem od razu ulgę. Mhm. Więcej światła w koło czuję. Stoi nad głową. Magda, obserwuj ten proces zmian w jego... Widzę oczach. Jeszcze to ciemne miejsce. Jest, cały czas proces trwa. Że poproszę... zobaczymy jak tutaj... Uriel wie co robi, więc musimy mu zaufać. Jasne. Teraz poprosiłam Rafaela, żeby się włączył, bo stoi, a w sumie to on powinien leczyć. Ja w tej chwili przez czakrę korony do ciała wpuszczam białe światło, bardzo jasne. A Rafael trzyma dłonie na wysokości uszu. Mirosławie, odczuwasz jakieś działanie? Znaczy, jeśli chodzi o oko, czuję taką jasność jakby w tym oku. Mm-hmm. Uszy nie za bardzo, ale całe to tutaj wokół, że tak powiem, jest bardzo takie kryształowe, że tak powiem. Mm-hmm. Właśnie ta prawa strona jakby ciemniejsza była teraz od lewej, ale to chyba dlatego, że to była lewa strona, którą ładowałeś energetycznie. Energia nie przestaje płynąć, ciągle bierze. Tak.
już widzę znaczną poprawę. Jeszcze jest czarny punkt wokół. Ale jest znacznie mniejszy. Teraz pokazują, bo tutaj już zakończona jest, żeby prawą stronę wyrównać. No dobrze, to teraz podzielamy bardziej na tą stronę prawą. Też bierze. Widzę dużo zielonego światła w tym miejscu. Jeszcze chwilka i... Czysto jest. Okej, dziękujemy. Dziękujemy za, moi drodzy. Ja też dziękuję bardzo. Czy z tym słucham też już zostało to z... Wiesz co, mówią, żebyś przyłożył jeszcze dłonie. Na łóżka. Ponieważ jest to mocno fizyczne. Czy ja mogę sobie też w jakiś sposób pomagać? Przez przykładanie rąk na pewno, ale ważna jest w tym intencja. To nie tak tylko przyłożę ręce i se trzymam, tylko to jest połączenie z intencją, z prośbą. Czasami mam problemy z kręgosłupem, nie zawsze, już coraz rzadziej występują, ale jeszcze coś tam siedzi, także nie chcę wszystkim zawracać głowy już tyle czasu. Może sobie jakoś poradzę później. Nie wiem, prawa strona bardziej coś z uchem wewnętrznym. Widzę, nie wiem. Co tam. Ale też nie widzę jakiegoś szału, żeby energia leciała jakoś. Bo oni tam coś zmajstrowali przy tych uszach. Czy bardziej wzrok był, że tak powiem, osłabiony uszy, to, to takie piszczenie w sumie tylko. Słyszeć raczej w miarę ten pisk, co czasami po prostu... Okej, okay, to zostawmy to, bo okay. Nie widzę tu. Mam blokadę przed implantami i nie wiem, czy to po prostu nie będzie dla mnie jak... No jak jest blokada, to zapytałem, co... Julię powiedziałeś słusznie. Wszystkie opcje jakieś tego, jeśli nie jest to konieczne... Nie są ryzyką. Czyli odpadę na implant.
Mówię, że lepiej przeznaczyć te pieniądze na najbliższych. Tak jeszcze pyta, czy ma szansę, że mówię o znaczeniu zęby. Nie, to pytanie dla mnie jest ważne, wbrew pozorom. No dobrze. Wiara czyni cuda, mówi. Właśnie? Wiara czyni cuda. Efekty będą miarą twojej wiary. Się mówi, może wreszcie dobrze zarobisz, jak będziesz się mógł nimi pochwalić. Jak to ja? Jak ci wyrosną te zęby, to będzie dowód dla świata, że jesteś mocny. Okej. Rozjaśnia mi się. Dziękuję za tą wskazówkę. Następne pytanie odnosi się do bretarianizmu. Powiedzcie, kochani, co wy myślicie, co wy wiecie, co na ten temat? Jak to wygląda z waszej strony? Raczej nie mają ochoty mówić. Opierdolaj, nie chcą mówić, no i dobrze. Nie chcę mówić, to jest odpowiedź dla ciebie. Ani za, ani przeciw, rozumiem, tak? Czy to znaczy wolny wybór, czy raczej nie, bo nie? Wybierzesz, co będziesz chciał, okay. I po efektach poznasz, czy twój wybór był właściwy. Spróbujesz bretarianizmu, no to się przekonasz, czy to na ciebie pozytywnie zadziałało i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wszelkiego typu takie nienaturalne metody są od dupy rozbić. No i tak mi się wydaje. Ciało potrzebuje przecież pokarmu. No tak. W przyszłości nie będziemy jeść, ale to już na tej nowej ziemi, ale tam trzeba się najpierw dostać. O, co oni, bo tu jest takie pytanie. Co oznacza, czemu służy moje szybkie przyswajanie opracowanej, poznanej przez innych wiedzy? To pytanie ma tak w podtekście, no, ktośmy tam rozmawiali przed sesją. Mówią, że to dar. To jest dar po prostu i trzeba z niego korzystać. Oczywiście nie. Umiejętność kojarzenia faktów, synteza. Nie to, żeby popełniać plagiat, zabierając. Nie chodzi o to, co z tym zrobisz. O współpracę, to jest cały czas współpraca. To jestem jakby łącznikiem między różnymi osobami, tak to czuję. Każda pożyteczna praca jest pożyteczna. Mówię, z definicji jesteś wskazana. Jesteś na dobrej drodze i nie rezygnuj z tego. Korzystanie z cudzej wiedzy. Wykorzystywanie jej dla celów swoich lub innych nie jest niczym złym. Plagiat jest czymś innym, kiedy byś się podpisał pod tym i ogłosił jako swoje. Natomiast nie jest to moje zamiary, po prostu nie wiem, no dane mi jest poznane. Zupełnie niepotrzebnie masz jakieś opory. Dobrze, teraz ciekawy, no ciekawy z mojego punktu widzenia. Tutaj Mirosław jest przekonany, że za często, nienaturalnie często spotyka się z wiedzą, którą głosił Sergiel. No i ja teraz zapraszam tutaj pana Sergiela Wojciecha Franciszka Sergiela, jeśli oczywiście jest mu to dane, jest, czy nie jest na jakiejś kwarantannie, zobaczymy. Widzę jakiegoś smukłego. Smukły? On wprawdzie gruby nie był, ale to by był dość taki mężczyzna. Wychłodzoną twarz. No i dość wysoki taki był, tak? No tak. Tak jakby chorował. No bo wziął się czasie, i umarł nagle. W ostatnim czasie słabo wyglądał, tak przynajmniej na filmach widziałem, nie poznałem. No, ja go widziałem na własne oczy dwa razy. Ja nie podejrzewałem, że on jest taki chory. Ja go widziałem może w czerwcu, a na jesień to on żył się i umarł. Dobrze, witam cię, mój drogi. Powiedz nam mi, czy ty
jakiś sposób wybrałeś sobie Mirosława, żeby mu przekazywać, inspirować twoją wiedzę z twojej dziedziny. Czy to jest po prostu tylko takie nieuprawnione odczucie, czy nazwanie tego odczucia przez Mirosława? Co ty powiesz na ten temat? Mówisz, jest wdzięcznym materiałem. Dokładnie mówię. Mirosław jest wdzięcznym materiałem do tego, żeby przesyłać informacje? Tak. A to teraz masz okazję, Wojciechu, mu tak powiedzieć werbalnie. Podpowiedź mu coś na temat, który interesuje Mirosława. Może ty masz jakieś pytanie konkretne do niego? To znaczy, bardzo mnie... Głośno. Bardzo mnie zafascynowała jego praca i to zarówno na poziomie jako architekt i wyborów, które dokonał i materiał, których używał, ale również w tej dziedzinie energii, kształtów, symboliki właśnie, używania ich do tego, żeby po prostu pomagać ludziom, żeby ich leczyć, żeby ich otwierać właśnie pod każdym względem i właściwie te wszystkie dziedziny razem to stworzyły dla mnie ogromnego człowieka i dlatego jestem może... Ja jeszcze w tym pytaniu swoje to jakby pytanie wcisnę. Chodzi mi o to, jak widzisz, do niego się zwracam, jak ty widzisz w tej chwili, z tej perspektywy, na której jesteś w tej chwili, te wszystkie działania, którym się zajmowałeś za życia, jak to teraz widzisz? Możesz coś na ten temat powiedzieć? Cieszę się, że moja scheda nie umarła wraz ze mną i żyje, no i się rozwija. Każdego to cieszy, wiadomo. Masz jakieś konkretne podpowiedzi jeszcze? Widzisz szerzej? Twoja wiedza się poszerzyła, będąc tam teraz? Zdecydowanie. No to podpowiedz tutaj, Mirosław. Mam wrażenie, że zostałem wywołany po prostu tutaj, żeby ten kontakt został nawiązany z nami, bezpośrednio między nami, że masz tam jakieś wskazówki, albo nie wiem, chciałbyś, żebym coś robił, czego ty nie zrealizowałeś, albo co miałbym robić dalej? Zamiast czy to, powiedzmy, kontynuować. Mówisz, że konkretnie w tej chwili ci nie powie, bo by to trwało za długo, natomiast tak jak mówiłem, jesteś wdzięcznym materiałem i możemy się komunikować, możesz mi te pytania zadawać. Wprost. I będę ci podrzucał podpowiedzi, odpowiedzi. Czy to by było na tyle, czy jeszcze coś w tym temacie? Że mógłbym godzinami tutaj mówić. A bo ty jesteś gawędziarz, ty za życia byłeś gawędziarz. Swój na swego. Ale widzisz, że medium już cierpi. Okej, dostawmy to, dam sobie z nim radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chyba, że coś jest ważnego. Do tej pory ten sposób komunikowania nam się sprawdzał. Więc będzie otworzyłeś się. Dziękuję za potwierdzenie, że po prostu to jest znak od ciebie i tak mam kontynuować właśnie. Może jeszcze on coś, bo tu jest następne pytanie. Pytanie o organity, kształty, energię, wolną energię. Jaka jest rola Mirosława w tej materii? Ktoś tam coś podrzuci na ten temat? Mówią, żebyś pogłębiał wiedzę. Nie ma innej drogi. Nikt ci nie dał gotowych
rozwiązań, bo byłoby to niezgodne z naturą tego świata. Też by mówili na ten temat przed tym. No to czuję, że mam z tego coś poskładać po prostu razem. No, ja mogę się tylko wymączyć, ale to jest całkiem moje prywatne zdanie na temat organitów, że mianowicie... One mówią tutaj, że robione dla kogoś nie spełnią takiej roli, jak robione dla siebie i to wszystko zależy od intencji, z którą osoby, którą od to robią. Od jakby tak zwanego zaprogramowania, ale zaprogramowanie zależy od intencji. Bo same materiały, z których się robi i tamte układanie ma mniejsze znaczenie. Dobrze. Równie dobrze możesz użyć zupełnie zwykłego przedmiotu. Tak samo jak sobie. Rozumiem. A dojdziemy za chwilę pewno do tych. A czasami wystarczy tylko słowo spisane na kartce lub myśl. No. Dobrze. Teraz ja zacznę od strony, od tyłu, że tak powiem, żeby się nie wyrażać. Magda, zobacz teraz na czoło Mirosława i powiedz mi, czy tam coś widzisz, coś nie widzisz. Chodzi o jakiś... No widzę potencjał leczenia. Tak? Jak to w tej chwili wygląda? Wiesz co, to jest taka niefizyczna forma wielokątnego brylantu, ale on jest w potencjale. Nie jest taka forma... Tak jakby gotowy nie jest. Gotowy, otwarty. Tak. No, czyli zadowolony jesteś, tak? Że możesz w tym kierunku się rozwijać i pomagać ludziom. Sobie możesz. Zaczynaj od siebie, bo to jest ważniejsze. No, myślę, że to równolegle musi iść wszystko razem, rozwój takiej całości. Tak to czuję, tak. To jest takie wewnętrzne przekonanie. Tak jak czujesz, to rób. Muszę być i dla siebie, i dla innych, i to wszystko razem będzie rosło. Dobrze, to teraz twojego opiekuna zapytam, bo to on jest najbardziej tak jakby kompetentny. Mirosław to jak większość ludzi tęskni za darami dalszymi. Konkretnie chodzi o jasnowidzenie, telepatię. Jak to wygląda? Jakie ma szanse, żeby to u siebie wykształcić? Bo potencjalnie to każdy może, no ale... Nie, ma predyspozycję i to z naszego punktu widzenia wygląda jak nauka nowego języka. Dokładnie. Cały czas ze mną to chodzi, że nie mam sobie zostawić te ziemskie języki, a... No przecież ty wchodzisz w trans i to ci będzie dużo łatwiej. Chociaż te są ważne oczywiście, bo... To jest dla mnie nie chcę powiedzieć czarna magia, tylko ciemna materia. Projekt księżycowych domów. Jak go co? Może rozwijać. Rozwijać. I może jakieś inne konstrukcje ekologiczne. Czy ktoś ewentualnie podpowie na ten temat coś? Ja tam wyraziłem swój... Pokazują mi trójkąty, jak jedynie taką tak. Mam odpowiedź. Być mądry, piramidy. A piramidy, tak? Mhm. No to chodzi o kształty, tak, bo to płasko widzisz, tak? Nie, najpierw widziałam trójkąt, ale a że ja jestem humanistka, to jestem... Tak, już rozumiem. Mhm. Piramida po prostu. Formy piramidy, jeżeli ci to jakoś pomoże. Nic więcej tutaj nie chcą powiedzieć. Myślę, że to ma być inspiracja, bo raczej. Właśnie? Myślę, że to jest jakaś inspiracja dla mnie, żeby szukać może tam odpowiedzi. No i eksperymentować, bo to ty, tak, oni ci nie odpowiedzą konkretnie, rzucą ewentualnie kierunek, a ty musisz eksperymentować. No i tego. Dobra, lecimy dalej. Dziękuję. Mówią, że nie funkcjonują w prawach fizyki, są im one zupełnie obce. Jakiś tam ufolutku by można było zapytać, ale oni są też zazdrośni na swoją wiedzę. Niektórzy, bo niektórzy nie.
A, jest pytanie takie, które sądzę, że już żeśmy to tam rozkminili. Życie rodzinne, partnerka, kraj zamieszkania. No, no, już czekamy, kto ci tam poradzi, gdzie masz mieszkać. Czy na Madagaskarze, czy gdzie? Ryją, tak? No, odnośnie partnera, mówię, tego kwiatu pełnie... Jest pół światu. Jest pół światu. Dam sobie radę, dam sobie radę, tak. Ważne, żebyś był szczery w tych relacjach wzajemnych, damsko-męskich, a reszta przychodzi sama. No, to się zbuduje, to się nie obawiam. Bardziej moja ciekawość była chyba. Natomiast kraj to trochę by mi pomogło, bo no, związane z profesją, którą mam, to wymaga czasu i dużo energii, środków również, żeby potem rzucać w jedno znaczenie gdzie indziej, także no, chociaż to byłoby dla mnie wskazówką jakąś. Znaczy, ja widzę mapę Polski, rdzennie przynależysz tutaj, mentalnie tutaj. No tak, zawsze byłem. Ale to od ciebie zależy wybór. No. Być może przyjdzie taki moment, że będziesz mógł tą wiedzą się w kraju dzielić i w ten sposób wesprzesz. Nasz słowiański naród i będziemy się wywyższać jak Żydy. Nie, to żart. Pytanie następne. Jaki dom mam sobie wybudować i kiedy to nastąpi? Mówię, jak będziesz miał kasę, no to sobie wybudujesz, jakie będziesz chciał. Zgodnie z tymi prawami, które Sergiel tam podrzuca i... Pokazują, żebyś na pewno w technologii drewnianej to zrobił. Powtórz. W technologii drewnianej. No, to już ci tego. A ja zapytam. Technologia drewniana, zgoda. Ale teraz chodzi, czy to impregnować przeciwogniowo, czy nie? Czy to jest szkodliwe taka impregnacja? To ja ci mogę nawet odpowiedzieć. No to już dobra, bo ja i tak nie będę budował, to już wiesz. Bolesławowy mówią, tak, ty się na tym znasz. Może powiem tylko tyle właśnie, że te księżycowe domy to jest koncepcja taka, że nie ma żadnych chemikaliów, żadnych klejów, żadnych impregnatów. Drewno samo jest chronione w sobie, proces fizyczny po prostu zachodzi taki, który się nie pali, tak? To znaczy ma porównywalne wartości, jeśli chodzi o niepalność z betonem, a nawet go przewyższa, jeśli chodzi o izolację, jest podobnie z innymi materiałami. Pod każdym względem jest lepsze. Ma dwie no czego pytasz cholerę, jak to wszystko wiesz? Nie, chodzi mi o projekt sam, jak go ugryźć, bo to jestem na etapie startu w tej chwili. Tak, ja chciałbym już ci robią projekt i tego namalują. No nie, może nie tak. No znajdź architekta. My ci nie pomożemy. To jest tylko kwestia formy. No i pytanie. Kontakty bezpośrednie. Dziękuję bez za potwierdzenie, że właśnie to jest jednak ważne. Oni czerpają z takich wewnętrznej chęci w jakimś kierunku i oni tak jakby potwierdzali te wewnętrzne pragnienia. Następne pytanie. Kontakty bezpośrednie z opiekunami duchowymi. Kontakt telepatyczny. Kiedy ewentualnie to nastąpi? Jak to rozwijać? Rozwijać. A kiedy nastąpi? Jak się rozwinie? No już nastąpił, więc znasz moje imię i możesz się do mnie zwracać. A forma odpowiedzi, jaka do ciebie spłynie, to tylko zależy od twojej percepcji. Czy czuję, że mi pomagasz? Nie mam... To nie, uwierz w to. Tej percepcji jest... właśnie obecności takiej, no... Musisz przyjąć, wiadomo się, zawsze jest. Wiem, czuję to po prostu. No. Czuję tę obecność tam w każdym momencie. No i tymi kanałami, które są w tej chwili do ciebie dostępne, to on podrzuca te odpowiedzi. Czy to przez książki, czy przez filmy, czy tak, przez znajomości. No, przez bardzo, bardzo silne, że tak powiem. Dziękuję za tą opiekę, która jest prawie w każdym momencie, ją czuję. No. Teraz takie ogólne rzucone hasło. Kryształy, woda, co mam z tym robić? Może zapytasz konkretnie, o co pytasz?
Znaczy mam wrażenie, że właśnie to mam używać tych rzeczy do konstrukcji, do jakiejś, nie wiem, generowania dobrej energii w tych budowlach, które będą realizowane, a jednocześnie do tego, żeby ich używać jako narzędzi do uzdrawiania, do transformowania wody. Mam taką jakąś, nie wiem, tutaj odpowiedź gdzieś mi tu wychodzi, że... Bardzo dobrze, więc po co pytasz, jak wszystko wiesz? Używaj. Używaj. Zgodnie ze swoją intuicją i zebraną wiedzą. No, jest to dość krótki okres u mnie, po prostu bardzo szybko to wszystko się otworzyło i dlatego mam... nachodzi w właściwym czasie. Braki duże, dlatego szukam odpowiedzi, czy podpowiedzi. Szukaj. Kto szuka, ten znajdzie. Następnie, czy mam podnosić poziomy wibracji? No, to już mówiłem, że... Chodzi... A jak najbardziej? Chodzi o zewnątrz, na zewnątrz, w naturze po prostu. Chodzi o to, czy... Natura tego nie potrzebuje raczej. Okay. To źródło pochodzi z ciebie i podnoś swoje dokładnie wibracje. Mówią to, co ja ci powiedziałem. Dziękuję. Czy mam się uczyć hipnozy? I tu jest po nie naszemu jakaś ta metoda. Soul voice, czyli wibracji dźwiękowych po prostu przy pomocy. Jeśli głosu. Czujesz się w tym dobrze, jak najbardziej. No czyli to, co ci powiedziałem, szamanizm się. Skoncentrować się, skoncentrować się na czymś, chodzi o te wszystkie metody, tak? Tak, czy chodzi mi o to, czy gdzieś jakieś mam bardziej zdolność ogólną i żeby wykorzystać wszystkie razem, że tak powiem, jak najszerzej? Czy kierunkować się na jedną, a dobrze powiedzmy, tak już do bólu? To nie jest też do końca prawda. Trzeba je znać. Ale te, które ci tak fajnie wychodzą... Nie ma umiejętności, mówi, nie ma umiejętności, która ci się może nie przydać. Nie ma informacji, no tak która czuję, ci się że... Ale nie trzeba się rozdrabniać. Mhm. Nie, bo to mi się zależy od przypadku, od osoby, od sytuacji. Oczywiście, że tak. Więcej tego znam. Intuicja podpowiada. Sam przeciągasz do sytuacji i tych ludzi. Przecież mnie też nikt nie uczył, absolutnie nikt, co jak tego, to wszystko mi intuicyjnie zostało tak jak. No, tylko mówię, zrozumcie, że dla mnie to jest nowe, to jest po prostu coś, co się wydarzyło raptem 6 miesięcy i wpadłem w to z impetem takim, że... Jak pomagać sobie i planecie, wszystko zostało powiedziane. Czy rozwinąć budowę pieców chlebowych? Też było powiedziane, ale czekamy na to jest bardzo... potwierdzenie lub zbagatelizowanie tego pytania. Mówią, że idea jest jak najbardziej zacna. No, oczywiście, że tak. Oczywiście. Wszystkie przemysłowe wypieki to jest zabójstwo. Naturalne są powiedzmy bardziej pracochłonne, ale efekty, jak się swoją pracę i swoje takie wiesz, zaangażowanie ludzie, w to, co ludzie się robi... mówią, że ludzie się budzą i wracają do tych naturalnych metod. Uczestniczę w tym dokładnie w tej chwili jest. I to jest też forma uwolnienia się. Dobra, jest pytanie za 5 zł. Tyle to jest warte. Czy użyć ayahuaski? Ho, ho, ho. Śmieją się. I pytają się, czy zapłacisz faktycznie te 5 zł. Ty czy ja? No polecam. Ja mówię, że tyle to jest warte, wiesz. Ale jak ci to tam gra, chcesz koniecznie spróbować, tylko nie skacz przez tego. Jeżeli będziemy wiedzieć, że okoliczności są sprzyjające, to prowadzimy do tego. Rozumiem. Dziękuję. To było ważne. To naprawdę ważne było dla mnie. Ważne jest, pamiętaj o tym, ważna jest intencja i odpowiednie przygotowanie duchowe przede wszystkim. Mhm. Czyli otwarcie się na informacje płynące z tamtej strony. Aczkolwiek możemy pilnować tego, zawsze pilnujemy, aby te informacje były odpowiednie na dany moment rozwoju, żeby nie zabijały. No. Czy mam uzdrawiać ludzi? Mówiliśmy, że masz zdolności rozwijać i w pewnym momencie zaskoczysz.
To już się zaczyna pomału dziać, także. Lega. Może daleko do doskonałości, ale. Trzeba otworzyć gabinet za wcześnie, kiedyś w przyszłości na pewno. Mówię o tym uzdrawianiu. Tak. No. Ale jak ci tam będzie w sercu grać, że będziesz szkołę robił, gabinet i będziesz uczył i tego, życzę powodzenia. Tylko nie widzę, żeby to były, żebyś był już gotowy do tego. Ja tego nie widzę w formie takiej bardzo zorganizowanej, jakieś, nie wiem, ujętej w takie sztywne ramy. Bardziej widzę takie spontaniczne. Mogę, żeby podążać za tym, co w tej chwili gra ci w duszy, a nie martw się tym, co będzie na końcu. Czyli otwarcie całe i to, co przyniesie po prostu każdy dzień. Jaką rolę ma wypełniać? Wypełniać w ten sposób, że trzeba być człowiekiem w każdym momencie i nie iść na kompromisy z Matrixem. Bolesławie, czy mógłbyśmy trochę podkręcić na wibrację? Uskoczyłeś, bo za dużo gadasz. Już. Moment, to potrwa chwilę. Będę ci liczył. Żeby głównie chodzi o to, żeby żyć zgodnie z prawdą i swoim światłem wewnętrznym. Policzę ci do 33, od 21. Twoje wibracje wzrosną i wrócisz na głębszy poziom i transu, i wibracji. 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28. Wibracje wzrastają. 28, 29, 30, teraz się pogłębia. 31, 32, 33. Już. Chodzi o to, żeby każdy dzień celebrować jak świętą, każdą chwilę. Okej. Każdy promień słońca, nadziei, światła w duszy podnosi wibracje. No to się wiąże to jakby z tym następnym pytaniem, ale to już odpowiedziałem przed sesją, ale przeczytam. Moja współpraca jak ułoży się z osobami z mojego otoczenia? Jak się otworzysz, tak i będziesz miał odpowiedź. Mam tu jedno pytanie takie. Proszę bardzo. Czy wskazane byłoby, gdybyśmy razem, mówię o tym, takiej grupie inicjacyjnej, że tak powiem, współpracowników, bo tak to wszystko później widzę. Tych współpracowników, z którymi po prostu zamierzam współpracować, czy którzy dojdą jeszcze, robić właśnie takie, nie wiem, jakieś właśnie, no nie mówię, jakieś seanse bardzo spirytystyczne, ale żeby po prostu takiego zjednoczenia energetycznego, takiego otwarcia, które pozwoliłoby nam, że tak powiem, ewoluować w jednym kierunku, może bardziej nawet wyważonym takim energetycznie. Myślę, że to miałoby jakiś sens, ale czy jest to jakiś użyteczny pomysł, że tak? Za dużo mówi, że oni wiedzą, o co pytasz, a ja się wtrącę, powiem tak, że proste liczenie, że 1 plus 1 nie równa się 2, natomiast 1 plus 1 złączeni wspólną ideą równa się 3. To jest oczywiście przenośnia. Czyli grupa jest bardzo dobra, tylko żeby to byli ludzie naprawdę na wysokim poziomie, tak, na wysokim i z czystymi poziomie intencjami, żeby się nie wplątało nic czarnego, czy w intencji, czy z konkretną osobą. Jeżeli ktoś nie będzie dość, musi być przewodnik, który będzie dość zaawansowany w tym i świadomy tego. Dobrze by było, żeby był wśród was widzący ktoś. Lub jeśli ty będziesz... Nieudolnym czynieniem, nieświadomym, tak, można zrobić więcej
złego niż dobrego. Mhm. Czyli odpowiedź jest prosta. Tak, należy się łączyć, tylko czym większa grupa, jest trudność taka, że trudniej zapanować nad grupą. Tak, natomiast według mnie taka optymalna grupa no to jest 12 maksimum. Może wzajemną inspiracją i podnoszeniem swojej wiedzy, wymianą informacji, prędzej działacie. Każdy z Was widzi jednak trochę inaczej i czuje inaczej, na innych poziomach. I to Was wzbogaca, ale też może być czymś negatywnym. Dobrze, i teraz ja... Jeśli znajdzie się ktoś, kto będzie miał nieczyste intencje. Chyba jasne, tak? Jasne. Dobrze, i teraz ja spodziewam się, pragnę pogłaskania po mojej główce, bo tu jest takie pytanie, dlaczego mam wrażenie, że musiałem tu przyjechać na tą hipnozę? Głaskał cię po głowie. No co? Dzięki, dobry duchu, dobre miele. Helena zawyła z radości. No. Bardzo się fajnie bawią tam, no, cieszą no się. Nie. Również się cieszą, że tu jesteś. Dobrze. Aha, następne takie pytanie. Języki ziemskie, których się uczyć i czy mogę je szybko przyswoić? No, co oni powiedzą na to? Mówią, że może być to forma sztuki dla sztuki, jeżeli ich nie wykorzystać, nie wykorzystasz. Jak ten rosyjski. Nie no, jeśli coś jest potrzebne, chciałbyś współpracować z jakimiś niejęzycznymi, jak na przykład ze mną, no to trzeba by się było uczyć tam gdzieś. A tak, no po co ci to? Jeśli ci to jest potrzebne, lub masz, jak już mówiłem no, wcześniej, może jakieś takie parcie na jakiś język, to dla przyjemności można to robić. Lub przy okazji, zgłębiając wiedzę. Masz ograniczoną ilość czasu, dobra, więc... Dokładnie. Wykorzystuj go rozsądnie. Teraz pytanie takie. Czy mogę uzyskać widzenie aury innych ludzi? I już zrobimy eksperyment i będziesz się przekonał, czy na tym etapie, na którym w tej chwili jesteś, widzisz w jakim zakresie. I teraz, będąc w transie, popatrz na Magdę, na jej energetykę, na jej aurę. Widzisz ją przed sobą, widzisz jej ciało i widzisz, jeśli widzisz, aurę, kolory wokół ciała, a jeśli tam są jakieś dziury, jakieś poszarpane tego, to też to zobaczysz. I jeśli zobaczysz. Zobaczysz grubość tej aury, kolory i tak dalej. Policzę do trzech i będziesz patrzył. Jeden, dwa, trzy i już. Co widzisz? Nie widzę całej aury kompletnej. Widzę głośniej. Nie widzę całej kompletnej aury, tak jakby tylko część od głowy, wokół lewego ramienia. Tak. Jest kilka kolorów. Zewnętrzny najbardziej jest kolorem fioletowym. Głośniej. Zewnętrzny jest fioletowy. Tak. Niebieski, zielony i bardzo jasny jest wewnątrz, który jest tak cienki, w sumie tak jakby coraz cieńsze. Im bardziej na zewnątrz są te warstwy grubsze, im niżej ciała, tym są cieńsze. Mówimy o tej aurze zewnętrznej, no tak. To jest fioletowa. Dobrze, czy ona jest mniej więcej taka harmonijna, w sensie, że nie ma żadnych jakichś tam dziur, wtrąceń, jakichś, jak to widzisz? Znaczy nie wiem, mam wrażenie, że mi całą resztę tej postaci jakby coś, jakbym stała pod światło od okna, że nie widzę, albo to jest tak jasne światło wokół niej, tylko
Widzę część tej aury, o, która jest... Za chwilę będzie święta i zacznie mi tutaj tego mądrować. Daję ci okulary, które przyciemniają cię, tak, żeby cię to nie raziło, i patrz na nią. Tam święta czarownica. Cio! No rzeczywiście, przygasło tam to trochę. No. To był po prostu blask od Bolesława. No nie wiem, gdzieś coś z boku wyjaśniało po prostu tak mocno, że nie widziałem. Ja wiem. Bronię się, ja mogę przed tą zarozumiałością, jakoś mi to nie wychodzi. Boskie światło Bolesława. Cieszę. Dobra. Masz zadatki. Trenuj i będziesz widział. Okej. Wyczerpaliśmy pytania. Teraz. Mówią, że to też jest język obcy, więc możesz się go uczyć. No, tak. Widzenie aury, tak. Ja teraz zrobię ci prezent, ponieważ widzisz coś nie coś, to teraz za chwilę postawię przed tobą takie lustro magiczne. Jak ci powiem, to popatrzysz w to lustro i zobaczysz siebie, ale nie swoje ciało, tylko zobaczysz swoją istotę, kim tak naprawdę jesteś. I mi pięknie opowiesz, co tam widzisz w tym lustrze. I ja policzę do trzech. To mi chyba jeszcze podciągnie do góry. Głośniej. Chyba jeszcze mi podciągnie wibrację, bo zaczynam znowu wychodzić. Znowu mądrujesz, no dobra. Tak mu coś zobaczyć. Już nie gadaj. Skup się na odbiorze. Skup się na odbiorze. Poczuj energię, która płynie przez moją prawą rękę. I aktywuję twoje wyższe czakry tytułowe. I już. Policzę teraz do trzech i zobaczysz to lustro. Jeden, dwa, trzy. I patrzysz i mów, co widzisz. Jak mówię, to jest, kim jesteś, co do istoty. Nie bój się użyć wyobraźni. Nie kombinuj, tylko to co cię nachodzi. Widzę głowę orła. Albo jakiejś takiej harpy, czegoś takiego. Czy co? Z dziobem takim, nie wiem, jakiś stwór. Oj. Będę musiał poprosić o interpretację, bo sam tego nie zinterpretuję. Nie, mam wrażenie, że to jakiś, że to jest ptak albo głowa smoka takie, w takim kształcie, nie wiem. Ty też jesteś z tej rodziny smoków, nie przejmuj się, ja też. Nie wiem, tak to widzę, nic więcej. Widzę po prostu sam. Ktoś pomoże to zinterpretować, bo ja nie chcę się wtrącać. Bo nie no, orzeł jest zwierzęciem totemicznym, ale też... A on ci może wyznaczyć kierunek wzrostu i ścieżki podążania. Podążaj za nim. Wiele cię może nauczyć. Ale jest w tobie mądrość. Jego mądrość i jego siła. No. Już wiesz. Dobrze. Dziękuję. No to chyba kończymy, tak? Są pytania jeszcze jakieś tego? Ale teraz już droższe, nie za 5 zł. Nie wiem, nic mi nie przychodzi na razie. To znaczy, że dostałem. Dobra, dziękuję. Wyłączę kamerę. Nie wyłączę was. Żeby wybudzić to, oczywiście będę liczył od 1 do 5.